Witam, tu Aristeo w kryjówce piratu. Zobaczmy, co tam się kryje. Wspina się po solidnych drewnianych schodach. Aha! A to może w innych miejscach, gdzie coś takiego widziałem, to również w ten sposób działało, że trzeba coś zrobić i... No nic, wracamy. Ja tam jeszcze mam jedną armię do ubicia. Tu wszystko już przebadałem. No i zawsze trzeba pamiętać o tym, że mam tutaj statek. Teraz tak, jak wyglądamy z moim kochanym Acikiem? Wow. Czyli jest szansa nawet na to, że w tej bitwie, gdybym bardzo ładnie gospodarował szałem, musiałbym zużyć 50 początkowego, właściwie 55 i później... Dobrze, a może dostanę szał... ale może coś lepszego dostaniemy na chwilę obecną. Bo szał to ja sobie mogę sam zapewnić. No niestety nic. Czyli szał bierzemy od Kristy, a co tutaj? Jest. Fajnie, będziemy mieli więcej expa. Aha, i w ogóle po posiłki trzeba się wybrać. To po tej walce. Wszystko? Wszystko. Okej. 55. Atakujmy. Dobrze. Nie rozeszli się. To oznacza, że możemy tutaj nieźle zadziałać. Skrzynka musi być nasza. A to później. Teraz łuczników i... Oj, sporo ich jest. Musimy to wygrać. Tak. Śnieżyca. Tak. I teraz się zastanawiam nad szałem. Na pewno warto będzie... O-o! Zostały w sumie trzy. Nie, to zrobimy to w ten sposób. 2, 9. A... Gdybym w ten sposób... Troszeczkę lepiej. Ale w sumie chciałbym, żeby kolce też się pojawiły. Czy może dziecię wojny? Dziecię wojny. I oczywiście będziemy strzelać głównie do łuczników i tych obserwatorów. Tutaj na razie może nic. Tu jak najbardziej, tylko pytanie. Ale to chyba raczej... Albo... Nie, tu biję. Natomiast tu można by było strzelać. Chyba, żebym też podjął decyzję, ale nie, bijemy tu. Przekażecie kolejną szansę. Wdziejecie runkę obrony. I biegniecie do skrzynki. Tutaj. Bijemy. Gryzą się. Oczekaliśmy na to.
Oczekiwaliśmy tego. Tu tylko obrona i nic. Dobrze. Nie strzelają do nas, tylko się tu... O, właśnie, właśnie, kółeczko. Jakie piękne kółeczko tutaj powstanie. Może osłabiajmy moich przeciwników, tych, których jest najwięcej, chyba że... O. O. A nie powiem, że tak. Nie mówię, że kasa, a wy? A to jest lipen, to jest coś tam na wampiry. Ale artefakt, no zawsze coś będzie można rozbić na... O, to było dobre. To było bardzo dobre, jednostka zginęła. Dostałem many pewnie za to. Nowa tura. W sumie... Zrobimy tak. Magiczny pocisk tu. A tutaj taniec. Świetnie. Tutaj nic, ale mam trochę szału. Nie, trochę za mało. Chciałbym tu uderzyć, to dostanie się dziecięciu, a nie chcę. Czyli tu nic nie robimy. Tu... Mi się wydaje, że najlepiej będzie taką pozycję zająć, aby można było ich ładnie obejmować zimowym tańcem. Tu oczywiście skubiemy. Tutaj też. Tu wycofam was. Trochę nie podoba mi się ta pozycja. Chyba oni muszą zmienić miejsce stacjonowania. Bo tak kroczek po kroczku i się tutaj zbliżą za bardzo. A to mi nie pasuje. Tym razem jednak wolałbym tu uderzyć. Tu coś pamiętam, że się koszt szału zmienił, no właśnie, na 20. I cóż. Bijemy. A tu mogę już tak bardziej bezpośrednio. Świetnie. Tu nic. A tu bijemy i zabijamy. Świetnie. I teraz tak, 3. Zyskałem to, co chciałem. A po posiłki, dobra. Tak, ślepy szał. Ale teraz dopiero poziom drugi. A pomyślmy. Ile będę potrzebował na poziom trzeci? 21 tysięcy. Czyli trzykrotność tego, co mam. Kołek. No właśnie. Minus 10% do zdrowia wrogich wampirów. Intelekt plus 1. Czuję się mądrzejszy. Cóż, po posiłki. A później tu wrócimy i będziemy kończyć pewne questy. Tu jakieś pirata w ogóle mam dopaść. Fastland. Dwóch. A właśnie, bo ja coś tutaj chciałem... Bo ja mam takie lipne rękawiczki. Do niedawna 8 do many to było coś i 8% do odporności na zimno, ale pozostałe to podejrzewam, że działają również negatywnie na moje jednostki dystansowe. Nie jestem właśnie pewien. Albo dobra, niech na razie zostanie tak jest. Tu. Tak.
Tak. Nie chcę tego. Tego też nie chcę. Kasa się przyda jak najbardziej. Tutaj jeśli chodzi o moje panie. Też nic. Czyli cóż. Tu jest ok, tu jest ok. Bierzemy. Oj. Siła moja, mojej armii wzrośnie niepomiernie. I wracamy na wyspę elfów. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy tutaj wykonywać questy. A... On tu był? Aha, tak, to jest ten statek, który załatwiłem temu młodzieńcowi. On gdzieś tutaj stoi. O właśnie, tutaj. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym, no już wiecie doskonale, czym się będziemy zajmować.